Będzie. Tak więc są to bardzo ważne trzy punkty. Właściwie drużyna, która wygra to spotkanie, no ma raczej już pewne miejsce w półfinale. W strojach granatowo-błękitnych Hekta Sławków, w strojach czerwono-zielono-białych Zagłębie Sosnowiec. Do kolejnego spotkania przygotowują się drużyny Łazowianki, Łazy i Stadionu Śląskiego Orzucha. Pierwsza bramka dla drużyny Zagłębia Sosnowiec. Zdobył ją grający z numerem 20 Patryk Mociak. Thank you.
Piąta bramka Zagłębia, strzelił ją grając z numerem 14 Mateusz Wędnosz. Thank you.
Wilk. Ładnego masz przyjadka.